Cześć, witajcie. Słuchajcie, pojawiło się kilka pytań odnośnie mojego poprzedniego filmu. Przynajmniej dwóch z was się odezwało. Ma problem z osiągnięciem 170 tysięcy na tym konkretnym multitoolu. Więc chciałbym w tym filmie troszeczkę doprecyzować, a także wspomnieć o niektórych informacjach, które mogą się przydać nowym graczom. Także zacznijmy od początku. Multinarzędzie. W poprzednim filmie mówiłem, jak zdobyć to konkretne multinarzędzie. Klasy S. Jak widzicie, nawet jak nie mam w doładowanych slotach, i tak mam tutaj jakieś kolosalne obrażenia. Żeby zdobyć to multinarzędzie, musicie się udać na konkretną planetę, w konkretne koordynaty, z konkretną głownią Kostura. W tym wypadku to jest Radiant Heart, Wrażliwe Serce, czy jakoś tak to się nazywa. Chwileczkę, zaraz sobie sprawdzimy. Promieniujące Serce. Także musicie zabrać Promieniujące Serce na tą planetę, gdzie leciliśmy, na te koordynaty. Tam użyć polifonicznego rdzenia, żeby odnaleźć obóz autofagów, no i złożyć sobie Kostur. Jaka będzie jego dalsza część, jakich itemów użyjecie, to już zależy od was, ale Promieniujące Serce musicie mieć. Jeżeli zrobicie wszystko poprawnie, otrzymacie taki właśnie Kostur klasy S. I teraz weźmy sobie, wymontujmy technologię. Obrażenia, o których tam wspominam, 170 tysięcy obrażeń możemy uzyskać dzięki działku neutronowemu, kompresorowi pola P, no i trzech ulepszeniach do działka neutronowego klasy S. No i po kolei. Gdzie kupić ulepszenia klasy S? No wiadomo, ulepszenia klasy S kupujemy na stacjach, szukamy ich na stacjach. U sprzedawcy ulepszeń multinarzędzia. Czyli u tego pana. Co prawda akurat na tej stacji nie ma tych konkretnych ulepszeń, ale jakbyście tam przeszperali moją bibliotekę gdzieś, na pewno znajdziecie filmy konkretnie, gdzie szukać do multinarzędzia ulepszeń. Z drugiej strony nie jest to aż tak problematyczne odwiedzić kilka stacji i w końcu na nie trafić, nie? Ale tutaj mamy eskę do błyskacza, akurat do promienia wydobywczego, działka geologicznego i wyrzutni plazmy. No ale u tego pana kupujemy ulepszenia, o których wspomniałem. Samą zaś technologię i jej rozszerzenie kupujemy na anomalii. Teraz się na nią gibniemy. Teraz tak, bo nie jestem pewien, czy o tym wspomniałem. Nasze poszukiwania, które prowadzimy w poprzednim filmie, prowadzimy oczywiście w galaktyce Euclidesa. Mówię oczywiście, ponieważ kiedyś na swoich materiałach za każdym razem wspominałem o tym. Koniec końców stwierdziłem, że
No tylko w Euklidesie będziemy szukać, więc przestałem o tym mówić, ale no może faktycznie moje niedopatrzenie powinienem o tym wspomnieć, nie? Pamiętajcie też oczywiście o wyłączeniu trybu multiplayer, jeżeli czegokolwiek w No Man's Sky'u szukacie. Teraz sama technologia. Technologię kupujemy u rekinka. Chodzi o działko neutronowe i kompresor pola P. Kiedy mamy trzy dobre ulepszenia, kiedy mamy technologię i rozszerzenie technologii, odlecimy stąd, żeby było troszeczkę ciszej może. Możemy zająć się właśnie składaniem naszego multinarzędzia. Czyli tak. Weźmy to sobie wszystko, wymontujmy. Zaczynamy oczywiście od działka neutronowego, bo na tym konkretnym właśnie działku uzyskamy te obrażenia. Jak widzicie, na start już posiada 3000 obrażeń, nie wiem co tu jest takiego, aha, PM pulsacyjny, który tak mocno podbija. Działko neutronowe zamontowane. Bierzemy teraz nasze trzy ulepszenia klasy S. Jedno. Drugie. No i trzecie. I wy mi wspominaliście właśnie w komentarzach coś, że macie około 36 tysięcy. Jak widzicie, no ja mam na działku plus trzech ulepszeniach tyle, nie? Także coś jest nie tak. Jedna ważna rzecz. Ktoś z was wspomniał, że jak montuje czwarte ulepszenie, to są one przeładowane i zgadza się. Ponieważ jeżeli zamontujecie trzy ulepszenia, dorzucicie kolejne, no to one wszystkie będą przeładowane. Trzy ulepszenia to jest maksimum, jakie możecie mieć. Ale możecie mieć rozszerzenie technologii, o którym mówiłem, które kupujemy na anomalii. Jak je założyłem, już mamy 50623. Bez niego 37. Czyli no daje sporo, nie? Ale tak naprawdę możemy wyciągnąć jeszcze więcej. W jaki sposób? Każde ulepszenie, każde rozszerzenie technologii i każda technologia się boostuje ze sobą. Oczywiście, o ile są do tego samego, nie? Tutaj mówimy cały czas o działku neutronowym. Jak widzicie, może przedstawię, żebyście widzieli różnicę. Tutaj jest bez obramowania, ponieważ nie jest boostowana. Tutaj już ma ramkę, ponieważ boostuje ją technologia znajdująca się obok do rozszerzenia technologii znajdującej się obok. Także mamy 54366. No jest nieźle, ale może być lepiej. Wystarczy tak naprawdę, że przełożymy jedno ulepszenie, już zyskujemy prawie 60 tysięcy obrażeń. Dlaczego? Ponieważ bardzo istotne też jest, jak daną technologię założymy. Tutaj, w tym momencie, naszą technologię, tą konkretnie, na której mam teraz znacznik, boostują trzy inne rzeczy. Boostuje ją działko neutronowe, boostuje je kompresor pola i
to obejście systemów bezpieczeństwa. To jest boostowane przez dwie rzeczy, czyli przez tą eskę i przez tą eskę. To także jest boostowane przez dwie rzeczy. Jak mieliśmy w ten sposób, to tak, to było boostowane 1, 2, 2, 2, 1. No bo tylko z jednej strony, nie? Mieliśmy technologię tą samą, która się boostowała. Jeżeli przełożymy, wygląda to znacznie lepiej. W tej chwili będę mówił, ile innych technologii boostuje konkretną. No tu mamy 1, 3, 2, 2, 2. Także te cyfry są już ciut wyższe, co zresztą widać od razu na potencjale obrażeń. Inna sprawa. Dlaczego zależało nam na kosturze klaszcy S z czterema super doładowanymi gniazdami obok siebie? Bardzo proste. Ponieważ one strasznie podnoszą statystyki rzeczy w nich zamontowanych. Spójrzcie na to. Mamy 60, 18, 13, 1, 2. 50, 14, 11, 1. To są te same ulepszenia, dokładnie identyczne. Dlatego tak ważne jest, żeby właśnie to, co chcemy wymaksować w nich, montować. To już większej różnicy nie zrobi, ponieważ najbardziej chodzi o wzmocnienie tego. I teraz, przy założeniu, że jest wszystko dobrze zrobione, otrzymujemy 171 tysięcy. Czyli 3 ulepszenia technologii w doładowanych slotach. Pamiętajcie też, że SKS jest nierówna. Możecie znaleźć, zwłaszcza na X-ach to bardzo dobrze widać, bardzo słabe lub bardzo dobrze RX-y, nie? Rozszerzenie technologii. Też montujecie w ulepszonym slocie i samą technologię montujecie poniżej. Dodatkowo sam kostur, zresztą tak jak i multinarzędzia Sentineli, ma dodatkowo sam w sobie bonus do obrażeń. Wiadomo, im wyższa klasa kostura, ten bonus jest większy. Może sobie teraz do tego przejdziemy. Jeszcze tylko może zdementuję. Czas konta, bo już takie podejrzenia padały, nie ma wpływu na to, jaki jest bonus, ponieważ my jako postać żadnych bonusów nie mamy. Nie dostajemy żadnych bonusów z czasu, jak długo używamy danego multinarzędzia. Bonusy są, znajdują się tylko w multinarzędziu i w tym, jak je złożymy i z czego je złożymy. Teraz weźmy sobie, przejdźmy może właśnie do samych bonusów. Posłużę się tutaj stroną nomenskyresources.com. Jest to jedna z lepszych stron, jeśli chodzi o czerpanie wiedzy z No Man's Sky'a. Sam bardzo dużo tutaj właśnie urzęduję, bardzo dużo stąd właśnie się dowiedziałem. No i może na początek wygląda to trochę skomplikowanie, ale zasadniczo jest bardzo proste. Mamy kilka rodzajów multituli. Pistolet, karabin, Experimental, Royal, Alien, Sentinel, Atlantyckie, no i kostury. Każdy z tych multituli oczywiście dzieli się na klasy, tak? C, B, A, no i wiadomo, najlepsza S. Każdy z tych multituli ma 3 różne bonusy. W sumie nie każdy ma 3, bo na przykład jak widzicie, pistolet i karabin mają zerowe bonusy, nie? Także akurat te dwa mają po 2. No ale
Dla uproszczenia zakładamy, że każdy ma 3 bonusy. W obrażeniach, w kopaniu i w skanowaniu. Dlatego ja zawsze powtarzałem, że warto mieć co najmniej 3 multitule, każdy jakby pod inne zajęcie. Innym multitulem będziecie chcieli walczyć, innym multitulem będziecie chcieli kopać, innym multitulem będziecie chcieli skanować. I teraz tak. Pistolet i karabin. No to są lipy, nie? No nie oszukujmy się, są lipy. Eksperymentale razem z Royalem mają najwyższy bonus w skanowaniu. Także jeżeli byście chcieli sobie skanować, zarabiać na skanowaniu, to Experimental albo Royal są waszymi multitulami. Nie wiem, czy na filmie pokazałem, chyba nie pokazałem swojego Royala. Jest to maksymalny bonus, który uzyskacie. Jasne, innymi urządzeniami też się da, ale będziecie to robić mniej wydajnie, nie? Teraz. Alien, Sentinel i Kostur. Te 3 multinarzędzia mają największy bonus do damage'a. Jak widzicie, 25-35. Sentinel i Kostur, multinarzędzie Sentineli i Kostur ma już 25-50. Czyli jest lepszy od Aliena tak naprawdę. Alien, pistolet i rifle powinny odpaść z waszych wishlist, ponieważ no, są słabe, mają słabe osiągnięcia, nie? No ale mimo wszystko, jak widzicie, tutaj 35 maksymalny bonus osiągniemy na Sentinelach i na Kosturach 50. No i multinarzędzia atlantyckie mają maksymalny bonus do kopania, do miningu. Czyli najlepiej jest właśnie je używać, jeżeli chcemy cokolwiek pokopać sobie. Także moim wyborem jest Atlantyd do kopania, Royal do skanowania, no i Kostur lub Sentineli do zadawania obrażeń. Teraz jeszcze jedna rzecz. Ponieważ zarówno Atlantule, jak i Sentinele, nie jestem pewien, czy Kostury też. Nie. Kostury tego nie mają. Weźmy się, przyłączmy, wam pokażę coś dość istotnego, wydaje mi się, nie? Jeżeli chcecie więcej kopać przy pomocy multinarzędzi, weźmy sobie Atlantula. Atlantule, nie dość, że mają najwyższy bonus do miningu, czyli najwięcej tych surowców wydobędziemy, to mają dodatkowo runiczną soczewkę. Runiczna soczewka jest to rodzaj lasera wydobywczego. Tylko że jest błąd, ponieważ możemy też zamontować w nim laser wydobywczy. Więc teoretycznie jakbyśmy mieli 2 lasery wydobywcze. Co nam to daje? Pozwólcie mi tylko skoczyć na jakąś planetę. Wejdźmy sobie na jakąś górkę, może nas tutaj troszeczkę oświecą. No i mamy włączony nasz laser wydobywczy. W tym momencie zaczynam kopać. Patrzcie, co się dzieje z ilością paliwa w tej broni i przegrzaniem, nie? Ile czasu zajmuje
przegrzanie tego multinarzędzia, czy też zabranie chociaż 1% paliwa. No nie wiem, wydaje mi się, że spokojnie byśmy mogli kilkanaście minut chyba co kopać, jak nie lepiej. To nie jest żaden błąd, to nie jest żaden hack, cheat, ani nic takiego. To naprawdę kiedyś zacznie maleć. Także pamiętajcie, że istotne jest nie tylko jakich ulepszeń użyjemy, ale też jakiego użyjemy rozszerzenia technologii. Istotna jest sama technologia, w jaki sposób ją ułożymy, gdzie ją ułożymy i w czym ją ułożymy, nie? Jeżeli to wszystko, te wszystkie warunki spełnicie, bez problemu powinniście osiągnąć te 170 tysięcy na tym kosturze klasy S, złożonym właśnie według wskazówek poprzedniego filmu. No dobrze, słuchajcie, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że pomogłem, jeżeli mieliście problem właśnie z tym kosturem. I widzimy się w kolejnym materiale. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.